Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Zbliżamy się do końca natchnionego listu napisanego przez apostoła Pawła do chrześcijan w Efezie. Tytuł tego cyklu to List do Efezjan, na temat zajęć wezwanie do tego, byśmy stali niewzruszeni w Panu. Miło, że jesteście z nami. Witam również nasz zespół. Wiele uczymy się podczas zajęć z tego cyklu. Pewnie kiedyś już czytaliście ten list, ale znajdujemy w nim wiele cennych lekcji dla naszych widzów z całego świata. Zostaliśmy powołani do tego, by stać niewzruszenie w naszym Panu. To ważna kwestia. Doszliśmy już do 6 rozdziału listu do Efezjan. Stefanie, wers 10. Znajdujemy tu apostolskie wezwanie. Paweł kończy list, który pierwotnie oczywiście nie był podzielony ani na wersety, ani na rozdziały, ale dzięki nim łatwiej jest nam znaleźć określone słowa. Jak brzmi ten apel? Czytam z Biblii Warszawskiej. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Załóżmy, że nie mamy tu żadnego kontekstu. Wiemy, jak ważne jest to, co znajduje się wokół tego cytatu. To, o czym jest cały ten list lub jego część. Kontekst ma decydujące znaczenie, ale gdybyśmy nie mieli tu żadnego kontekstu, jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z tych kilku słów? W końcu umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Jason? Nasza siła jest w Bogu, a nie w nas. Nawet nie myśląc o kosmicznym konflikcie, powiedzielibyśmy, polegaj na Bożej sile, a nie na swojej. Jakieś inne spostrzeżenia? Apostoł pisze, w końcu. Wcześniej w tym liście pojawił się wyraz zatem, czyli był to wniosek wynikający z poprzednich zdań. A skoro Paweł pisze w końcu, to za kontekst służy cały list. Heidi, jak myślisz, dlaczego w podsumowaniu apostoł pisze, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego? Jak już podkreślił Jason, mamy zwracać się do Boga jako źródło naszej siły, a nie polegać na sobie. Jako ludzie lubimy mieć wszystko pod kontrolą. A niestety prawda jest taka, że większość rzeczy jest poza naszą kontrolą, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Bez względu na to, jakie stoją przed nami wyzwania, nasza siła pochodzi od Boga, zwłaszcza jeżeli mówimy o naszym powołaniu. Mamy być wierni Bogu i żyć inaczej, sami tego nie osiągniemy, jedynie dzięki Bogu. Popatrzmy teraz na kontekst. Gladys odczyta kolejny werset. Te słowa pojawiają się w określonym kontekście. To prawda, nie powinniśmy polegać na sobie. Następny wiersz podaje powód takiej postawy. List do Efezjan, rozdział 6, wiersz 11. Czytam z Biblii Warszawskiej. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Pojawia się tu nowy element. A propos, wielu ludzi nie wierzy w istnienie diabła. Czy apostoł Paweł wspomina tu o jakiejś mitologicznej istocie, czy o realnym wrogu, w obliczu którego powinniśmy stać niewzruszeni w Bogu? Pisze o realnym wrogu. Ten bój wciąż się toczy. Czuję, że w kontekście tej lekcji powinienem coś powiedzieć. Bóg wzywa nas, byśmy teraz stali niewzruszenie, bo chce, żebyśmy kiedyś stanęli razem z Nim jako zwycięzcy. Mówi o tym Apokalipsa Jana, rozdział 15, wiersz 2. Nie chodzi tylko o doczesność. Bóg pragnie, byśmy pewnego dnia stanęli nad Morzem Szklistym jako zwycięzcy. To nie jest jakieś oderwane zadanie do wykonania. Mamy tak stać, bo Bóg chce spędzić z nami wieczność. A zatem pojawia się tu pewna istota, szatan, przeciwnik, satanas. Gdzie jeszcze o nim czytamy? Choćby w Apokalipsie Jana. Jackson, 12 rozdział objawienia Jana. Biblia używa w odniesieniu do niego również innych określeń. Wymienia także jego cechy. Objawienie Jana, rozdział 12, od wiersza 7.
Modlę się i wy też módlcie się podczas tego studium, bo ktoś na pewno myśli tak, nie wierzę w istnienie szatana, to jest postać mitologiczna. Zobaczmy, co o nim mówi Biblia. Czytam z Biblii Warszawskiej. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego, tak by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. W ostatnim cytacie z listu do Efezjan mamy przymiotnik utworzony od wyrazu diabeł. Jakie dodatkowe określenia znajdujemy w objawieniu Jana? Jonathan? Zwodziciel całego świata. Ogromny smok, który pojawia się też w innych miejscach Apokalipsy Jana. Wąż starodawny. Czy to określenie budzi w was jakieś skojarzenia? Wąż starodawny. Jest to nawiązanie do początków naszej ziemi. W ogrodzie Eden diabeł przyszedł do Ewy jako wąż. Teraz węże postrzegamy jako oślizłe stworzenia i odwracamy się od nich z obrzydzeniem. Tak został zwiedziony nasz świat. Diabeł przyszedł do nas w ten sposób. Nic dziwnego, że węże mają dla nas negatywną konotację. Słuszna uwaga. Choć to nie wąż zwiódł Ewę, tylko diabeł, szatan, zwodziciel, ogromny smok, jakkolwiek chcecie go nazwać. Gdy byłem młodym pastorem, ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, coś złego dzieje się w naszym akademiku. Czy przyszedłbyś do nas pomodlić się? A ja na to, przecież jesteś kapelanem. No tak, ale my nie wierzymy w istnienie diabła. Jeśli nie wierzysz w istnienie sił ciemności, to jak masz z nimi walczyć? Pismo Święte wyraźnie o nich mówi. Przytoczymy teraz dwa ważne cytaty. Nancy, 14 rozdział Księgi Izajasza. Skąd wzięła się ta istota? Jakie jest pochodzenie diabła, szatana, ogromnego smoka, węża starodawnego i zwodziciela, którego Jezus nazywa mordercą od początku i ojcem kłamstwa? Jak się okazuje, jest istotą stworzoną. Co napisał prorok Izajasz? Nancy? Rozdział 14, od wiersza 12 do 14. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków. Będę równy Najwyższemu. Jak brzmiało jego pierwotne imię? Shaina? Lucifer. Czy wiecie, co znaczy to imię?
Jonathan? Gwiazda poranna. Gdzie on przebywał? W niebie. Był tak blisko tronu Bożego, że zamarzyło mu się zająć miejsce Boga. Prorok Ezechiel, żyjący 150 lat później niż prorok Izajasz, także otrzymał objawienie ukazujące tego zbuntowanego anioła. Heidi, Księga Ezechiela, rozdział 28, od wiersza 13 do 15. Prorok Ezechiel żył w tym samym czasie, co dwóch innych powszechnie znanych proroków, Daniel i Jeremiasz. Ten ostatni był w Jerozolimie. Oto objawienie dotyczące wspomnianego anioła. 28 rozdział Księgi Ezechiela. Czytam z Biblii Warszawskiej. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię, byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Tyle ważnych rzeczy jest tu objawionych. Tak się cieszę, że mamy Biblię. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Czego dowiadujemy się z tego objawienia o tym aniele? Stefany? Był piękną istotą. Gladys? Jedna rzecz. Był na świętej górze Bożej. Czyli w samym centrum Królestwa Bożego. Shaina? Był doskonały. Nancy? Był nienaganny w swoim postępowaniu. Od dnia, gdy został stworzony. Czyli jest istotą stworzoną. Ale Bóg nie stworzył diabła. Stworzony przez Boga Lucyfer był nienaganny, aż dotąd, gdy odkryto u niego niegodziwość. Lia? Inne przekłady mówią, że był cherubem opiekuńczym lub nakrywającym. Cieszył się autorytetem w Królestwie Bożym. Pozwólcie, że przypomnę wam o czymś, co było w świątyni. W miejscu najświętszym, nad ubłagalnią, gdzie objawiała się chwała obecności Bożej, było dwóch aniołów. Nancy pokazuje, jak to wyglądało. Te dwa cheruby nakrywały ubłagalnią. Czy to możliwe, że Lucyfer był tak blisko tronu Bożego jako cherub nakrywający? Nie wiemy tego na pewno, ale był bardzo blisko centrum Bożej chwały. I kiedyś zaczął się zastanawiać, dlaczego ja nie miałbym zasiąść na tym tronie? Zatem mamy tu zbuntowanego anioła. Czytaliśmy o walce w niebie. Szatan został zrzucony, ale nie został zrzucony sam. Czytajmy dalej. Travis, list do Efezjan, rozdział 6, wiersz 12. Jestem wdzięczny Bogu za ten fragment listu apostoła Pawła do chrześcijan w Efezie. Stójcie niewzruszenie, nie polegajcie na własnych siłach, bo walka jest zacięta. Zobaczmy, co apostoł Paweł pisze w wersecie 12. Czytam z Biblii Warszawskiej. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Co wynika z wymienionych tu określeń? Jason? Są to dobrze zorganizowane i potężne moce, a nie jakaś słaba siła demoniczna.
Cały czas powtarza się liczba mnoga, więc nie chodzi o jednego zbuntowanego anioła. Apokalipsa Jana, rozdział 12, wiersz 4 mówi, że ów smok, czyli szatan, zmiótł trzecią część gwiazd swoim ogonem, czyli swoimi kłamstwami. Zabrał ze sobą jedną trzecią gwiazd. Ilu aniołów zostało stworzonych? Lilika, znasz ich liczbę? Nie. Wiemy tylko tyle, że jest ich mnóstwo. 10 tysięcy razy 10 tysięcy i tysiące tysięcy. Bez względu na to, jak wielka jest ich liczba, mamy do czynienia z miriadami aniołów, więc skłonił jedną trzecią z nich do buntu. To są znaczące siły. It's a mystery, I know, but how could this angel once called Daystar? To jest dla nas tajemnica, ale jak ten anioł, niegdyś zwany Lucyferem, który obecnie jest zwodzicielem, przeciwnikiem, oskarżycielem i mordercą, jak on mógł zwieść jedną trzecią zastępów anielskich? Jackson? Jak już wspomnieliśmy, był piękną i mądrą istotą. Miał bezpośrednią styczność z Bogiem. Te cechy sprawiły, że aniołowie go podziwiali. Skupili wzrok na Lucyferze zamiast na Stworzycielu, więc z łatwością ulegli zwiedzeniu. Trudno zgodzić mi się z tym, że z łatwością ulegli zwiedzeniu. Myślę, że była to prawdziwa walka. Mówimy o doskonałym niebie, ale zgadzamy się co do tego, że Lucyfer był piękną istotą, że zajmował wysokie stanowisko, wywierał wpływ, był szanowany i mądry. Ale musiał coś zrobić. Jezus o tym mówi, prawda? Jezus mówi, że szatan był mordercą od początku i że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Nancy? Myślę, że ci aniołowie nie mieli zbyt silnej więzi z Bogiem. Byliby uratowani, gdyby udali się do Boga i powiedzieli, co im powiedział Lucyfer. Powinni byli słuchać Boga. My też mamy tak postępować, gdy jesteśmy atakowani. Mamy przychodzić do Jezusa. Chcę jeszcze wrócić do myśli Jacksona. Uważasz, że aniołowie z łatwością ulegli zwiedzeniu? Czy wiemy, ile trwało to dzieło zwodzenia? Nie wiemy. Mogło trwać bardzo długo i wiązać się ze starannym i przebiegłym sianiem ziarna, które później zakiełkowało w postaci wątpliwości. Może rzeczywiście w pewnym momencie zbuntowanie się przyszło im łatwiej. Jason? Werset 11 mówi o zasadzkach lub sztuczkach diabelskich. Sugeruje to skomplikowane działania. Jako prawnikowi kojarzą mi się one z zawiłą polityczną polemiką. Diabeł nie rzuca czegoś od niechcenia. Sposób komunikowania jest dobrze przemyślany, żeby można było osiągnąć efekt zwiedzenia. Użyty w tym miejscu grecki wyraz nie oznacza skrupulatnego planu, dzięki któremu na przykład będę mógł kupić nowy rower, ale intrygi prowadzące do złego. Chodzi o kłamstwa i zwodzenie. Jonathan? Możemy bezpiecznie założyć, bo właśnie tak ukazuje diabła Pismo Święte, że czynił to tak, by sprawić wrażenie, że wszystko robi dla dobra aniołów, dla dobra ogółu. Na pierwszy rzut oka pewnie nie było widać, na czym polega problem. Gdyby powiedział, zbuntujmy się przeciwko Bogu, by ulec totalnemu zepsuciu i skończyć w jeziorze ognistym. Pewnie niewielu by się na to pisało. Szatańskie kłamstwo brzmi, będziecie jak Bóg. A tak w ogóle, ten zły to właśnie jest Bóg. Zwiedzenie. Czytaliśmy, że toczymy bój. Nie wiem, jak to jest w innych przekładach. Chodzi mi o werset 12. Jakieś inne tłumaczenia? Toczymy walkę. Użyty tu wyraz oznacza walkę wręcz, a nie strzelanie do odległych celów.
Stajesz z wrogiem twarzą w twarz. Jak się czujecie, myśląc o takiej walce? Biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Twarzą w twarz. Co czujecie, słysząc te słowa? Powinnam trzymać się jak najbliżej Jezusa. Chwała Bogu. Człowiek, który nie zna wolności, uzdrowienia i nadziei w Jezusie, jest przerażony, bo to jest istota nadprzyrodzona. Nie wieczna, bo stworzona, ale spoza świata materialnego. Czysto ludzką reakcją w takim starciu jest przerażenie. Dziękuję ci, Nancy, że mówisz o ucieczce do Jezusa, bo szatan to budzący grozę wróg. Stephanie? Z tego względu przywdzianie zbroi Bożej jest niezbędne, jeśli mamy stać niewzruszenie. Czy czytaliście Księgę Hioba? Niektórzy uważają, że jest to najstarsza księga Pisma Świętego. Czytaliście Księgę Hioba? Widzę kilka dłoni. Co Księga Hioba objawia nam o charakterze szatana? Jest on wspomniany w tej księdze. Czego dowiadujemy się o jego charakterze? Po pierwsze, szatan stara się skłonić Boga, by wyrządził Hiobowi krzywdę. Bóg odmówił i wytyczył granice działań szatana. Z powodu pożaru, wichury i grabieży Hiob stracił sługi, inwentarz żywy i rodzinę. To wszystko sprowadził na Hioba szatan, żeby w życiu patriarchy zapanował chaos, ale Hiob i tak wytrwał w wierze w Boga. Szatan sprowadził na Hioba nieszczęście i próbował go przekonać, że to Bóg jest za to odpowiedzialny. Widzimy, że szatan nie tylko skrzywdził Hioba, jego rodzinę, służących i zwierzęta, a jeszcze obwinił za to Boga. Ta historia ukazuje jego prawdziwe oblicze. Dokładnie tak. Niektórzy świadkowie tego chaosu mu uwierzyli. Bóg pozwolił na takie działania, wiedząc, że Hiob pozostanie wierny i że jego postawa będzie świadectwem dla przyszłych pokoleń. To prawda, szatan próbował obarczyć winą Boga. Niektórzy świadkowie mu uwierzyli. Pamiętacie, co powiedzieli? Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi. Hiob stracił sługi. W końcu zginęły też wszystkie jego dzieci, gdy z powodu gwałtownego wichru zawalił się na nie dom. Co ciekawe, nawet teraz agenci ubezpieczeniowi mówią o działaniu siły wyższej, po angielsku act of God. A ta księga mówi, że Bóg nie miał z tym nic wspólnego, że to było dzieło jego przeciwnika. Jakieś inne spostrzeżenia dotyczące Hioba? Jackson? Szatan zarzucił Hiobowi, że jest bogobojny tylko dlatego, że Bóg go faworyzuje. Że we wszystkim mu błogosławi. Jak mówi objawienie Jana, jedną z ważnych cech szatana jest to, że oskarża braci naszych. Diabolos znaczy oszczerca. Nancy? Na początku Bóg zapytał szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział, że przemierzał ziemię wzdłuż i wszerz. Właśnie o tym mówimy. On bacznie nas obserwuje i atakuje. Gdy tylko znajdzie jakieś pęknięcie, prowadzi nas do upadku. No właśnie, on nie wędruje po ziemi jako turysta. Apostoł Piotr napisał, że diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On jest zabójcą. Jego celem jest niszczenie ludzi.
A ziemię uznaje za swoje terytorium. Gladys? Posłużył się też żoną Hioba, która poradziła mężowi, żeby złorzeczył Bogu i umarł. Zwykle jesteśmy dla niej surowi. Chciałbym jej przyjść z pomocą. Myślę, że popadła w depresję. Straciła wszystkie swoje dzieci. Wyobrażacie sobie utratę dziecka? Wyobrażacie sobie? Stracić wszystkie swoje dzieci jednego dnia. Staram się ją zrozumieć. Może po prostu umrzyjmy, ale Hiob nie opuścił swojej żony, został z nią i to też świadczy o tym, że był mężem Bożym. Jason? Z kolei przyjaciele Hioba kwestionowali jego prawość. To nie byli dobrzy przyjaciele. Heidi? W Biblii czytamy, że nieprzyjaciel przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. W Ewangelii Jana, rozdział 10, wiersz 10. Dziękuję. Historia Hioba właśnie tego wszystkiego dowodzi. Szatan kradnie, zażyna i wytraca. Jego zamiary wobec nas prowadzą do cierpienia i unicestwienia. Bóg pragnie dla nas czegoś zupełnie innego. Darzy nas miłością, ochroną i bezpieczeństwem. On podnosi nas na duchu, a szatan na odwrót. Porozmawiajmy teraz o zasadzkach, którymi szatan posługuje się współcześnie. Może one są takie same od dawna, ale teraz je udoskonalił. Opowiedzcie też o tym, jak przetrwaliście atak sił zła. Ale najpierw zasadzki. Czy jego strategia w ogóle się zmieniła, Shaina? Zdecydowanie nie. Ale ponieważ społeczeństwo się zmienia, zmieniają się też jego metody. Współcześnie wykorzystuje nowe technologie, by wciągnąć ludzi w swoje zasadzki i zwodzić ich na skalę dotąd niewyobrażalną. Od razu dociera do ogromnej liczby ludzi. Czyli zmienił się sposób dostawy, ale istota jego zasadzek jest praktycznie taka sama. Sprzeciw wobec Boga, ukazywanie Go jako złego oraz zwodzenie nas, że możemy zająć miejsce Stwórcy. Jonathan? No właśnie, diabłu nie chodzi tylko o zabijanie i niszczenie. Czyni to z określonego powodu. Nie tylko po to, żeby zabić jak najwięcej ludzi. Diabeł toczy wielki bój z Bogiem. Chce wykazać, że prawo Boże jest niesprawiedliwe i że lud Boży nie jest taki, jakim ukazuje go Bóg. Oddziałując na nasze życie, próbuje wywołać rozdźwięk między nami a naszym Bogiem. Lilika, mam do ciebie pytanie. Gdyby szatan chciał ci zadać jak największy ból, co mógłby zrobić? Odebrać mi zdrowie i bliskich. Właśnie takie próby dotknęły Hioba. Atak na ukochane osoby i utrata zdrowia. Nie dlatego, że postępujemy nierozważnie, prowadzimy zdrowy tryb życia, ale przytrafia nam się coś niewyjaśnionego. Takie samo pytanie mam do Travisa. Co sprawiłoby ci największy ból? Jesteś postawnym, silnym mężczyzną. Mógłbyś nosić mnie na ramieniu. Ale przeciwnik patrzy na ciebie i zastanawia się, jak mógłbym go skrzywdzić, jednocześnie zadając ból Bogu. Próbował tego w przeszłości. Jeśli pozwolisz, podzielę się krótkim świadectwem. Chodziło o relacje międzyludzkie, zwłaszcza z moją żoną. Wiele lat temu mieliśmy poważne problemy. Pamiętam, że zadzwoniłem do ciebie nie po to, żeby ci powiedzieć, jak złą mam żonę, ale żeby zwierzyć ci się z naszych problemów. I wtedy zacytowałeś list do Efezjan, rozdział 6, wiersz 12. Ten werset zmienił moje życie, moje małżeństwo i to, jak patrzę na ludzi. Powiedziałeś mi wtedy tak, pamiętaj, że to nie twoja żona jest twoim wrogiem. To naprawdę zmieniło moje nastawienie.
Wcześniej szatan posługiwał się moimi relacjami z żoną, by pogrążyć nas w smutku. Chwała Bogu, który to zmienił. Teraz zupełnie inaczej traktuję swoją żonę i innych ludzi. Dziękuję Ci za to świadectwo. Może ktoś z Was go potrzebował, bo te ataki przybierają różne formy. Gdybyśmy zatrzymali się na wersecie 12, bylibyśmy przygnębieni. Ale mamy dobrą nowinę. Zaczniemy teraz mówić o nadnaturalnej ochronie, a w kolejnym studium dokładniej przeanalizujemy elementy zbroi Bożej, czyli właśnie tej nadprzyrodzonej ochrony. Nie polegamy na własnych siłach, tylko na mocy naszego Pana. Jako wprowadzenie potraktujmy werset 10. Przytoczmy go jeszcze raz. Shaina, list do Efezjan, rozdział 6, wiersz 10. Jak brzmi ten apel? Czytam z Biblii Warszawskiej. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Innymi słowy, ze względu na to, o czym będzie mowa w tym fragmencie, pamiętajcie, że siła, której potrzebujecie, jest w Panu. Można uprawiać kung fu, taekwondo i karate, ale w starciu z siłami duchowymi na nic się to nie zda. Lia, drugi list do Koryntian, rozdział 10, od wiersza 3 do 5. Jest to nieco mniej znany fragment niż ten z 6 rozdziału listu do Efezjan, chociaż wielu nie wie także o zbroi Bożej, nie wiedzą o Bożej ochronie. Co ciekawe, szatan zarzucił Bogu, że otoczył Hioba zewsząd opieką. Gdy ta ochrona została odjęta, gdy Bóg wydał pozwolenie i ochrona została odebrana, zapanował chaos. Posłuchajmy, co pod natchnieniem Ducha Świętego napisał ten sam autor, czyli apostoł Paweł. Drugi list do Koryntian, rozdział 10, od wiersza 3 do 5. Oto, czego nie powinniśmy robić. Czytam z Biblii Warszawskiej. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Długo zastanawiałem się nad tym fragmentem. Wydaje się, że wróg może być i zewnętrzny, i wewnętrzny. Nawet swoje myśli powinienem poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi. Jonathan? Bardzo lubię ten cytat, bo chyba najwyraźniej jest tu wyjaśniona tocząca się bitwa, te niewidzialne zmagania. Tu chodzi właśnie o wypaczenie prawdy, o kłamstwa, o nadymanie własnego ego. Inny przekład mówi, że nasz oręż ma Bożą moc, która burzy warownię i że nim zbijamy argumenty oraz dumne opinie, które występują przeciwko prawdzie. Właśnie to czyni zwodziciel. Gladys? I tym narzędziem posłużył się w Ogrodzie Eden. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Powinniśmy poddawać swoje myśli Chrystusowi, ufać temu, co mówi Bóg i polegać na tym, kim On jest. Bo dziś szatan posługuje się tymi samymi metodami. W kolejnym programie szczegółowo przeanalizujemy elementy pełnej zbroi Bożej. Dziś przedstawimy ją w ogólnych zarysach. Stefanie, list do Efezjan, rozdział 6, od wiersza 13 do 17. Będziemy mówić o pełnej zbroi Bożej, o ochronie, którą Bóg nam zapewnia. Czytając, zwróćcie uwagę na czasowniki, które mają decydujące znaczenie, gdy chodzi o nadnaturalną ochronę. Dziękuję, Stefanie. Czytam z Biblii Warszawskiej. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą,
abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Kolejny werset, to znaczy 18, mówi o konieczności modlitwy. Na jakie czasowniki zwróciliście uwagę w tym cytacie? Jeden z nich wystąpił również w wierszu 11. Nancy? Ten cytat o zbroi Bożej skojarzył mi się z tym, jak Dawid wystąpił przeciwko Goliatowi. Dawid całkowicie polegał na Bogu. Goliat atakował lud Boży. Dawid podkreślił, że występuje w imieniu Boga i pokonał Filistyńczyka. Cóż za kontrast, gdy później Dawid już jako król uległ pokusie związanej z Batszebą. Szatan działał i działa tak samo, rozprasza nas. Zamiast udać się na wojnę wraz ze swoimi żołnierzami, Dawid postanowił się zrelaksować. Rozproszył się i upadł. Myślę, że nie miał wtedy na sobie zbroi Bożej. W starciu z Goliatem Dawid nie miał zbroi króla Saula, ale miał zbroję Bożą. Ufał Bogu. Wziął też proce i pięć kamieni, choć wystarczyłby mu jeden, bo już dużo ćwiczył. Bóg był wtedy z nim. Ale wróćmy do użytych tu czasowników. Shaina? Przywdziejcie albo weźcie. Na przykład tarczę, przyłbicę. Stójcie, opasać, obudź. Widzimy tu zaangażowanie. O szczegółach będziemy mówić w kolejnym studium, ale to my decydujemy, czy przyjmiemy ochronę, którą może nam dać tylko Bóg. Jeszcze jeden cytat. Heidi, 13 rozdział listu do Rzymian. Kto napisał ten list? Ten sam autor, apostoł Paweł, prowadzony przez Ducha Świętego. Tu też jest mowa o zbroi. Wsłuchajmy się w te słowa. Czy znajdziemy tu jakieś dodatkowe informacje, które pomogą nam w dyskusji o tym, jak stać niewzruszenie w obliczu zajadłego wroga, który chce się z nami zetrzeć twarzą w twarz? Heidi? List do Rzymian, rozdział 13, od wiersza 11 do 14. Czytam z Biblii Warszawskiej. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Dziękuję. Jakieś nowe myśli z listu skierowanego do Rzymian? Stephanie? Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. To ciekawe, w liście do Efezjan ta zbroja jest nazwana Bożą, a w liście do Rzymian zbroją światłości. A propos, kto jest światłością świata? Jezus. Obleczcie się w Pana Jezusa. To znaczy, że stoimy tak blisko Jezusa, iż Jego światłość nas okrywa. Jakie dodatkowe informacje zawiera cytat z listu do Rzymian? Shaina? Są tu wskazówki dotyczące postępowania. Chodźmy godnie jak w czasie dnia, nie w hulankach, pijaństwach. To ciekawa myśl.
Z jednego cytatu dowiadujemy się, że mamy stać niewzruszenie, czyli nie uciekać, a tu niektóre przekłady mówią o chodzeniu. Czy można jednocześnie stać niewzruszenie i iść do przodu? Tak, gdy na każdym kroku stoisz niewzruszenie w Bogu, z pewnością nie uciekasz. Travis? Nie chcę bronić stanowiska Jacksona, ale jak przysłuchuję się tej dyskusji, to mam świadomość, że konieczne jest przywdzianie pełnej zbroi Bożej. Ewangelia Jana, rozdział 15, wiersz 5 mówi: beze mnie nic uczynić nie możecie. Gdy żyjemy bez Boga i polegamy na własnych siłach, szatanowi naprawdę łatwo jest nas zwieść. Ta myśl jest bardzo ważna, bo jeśli nam się wydaje, że poradzimy sobie bez Boga i znajdziemy się w niebie, to jesteśmy w błędzie. Potrzebujemy Jezusa. Bez Niego szatan z łatwością nas zwiedzie. Nie powinniśmy polegać na sobie. Wycofuję swoją uwagę skierowaną do Jacksona. Pozwólcie, że doprecyzuję. Zwiedzenie nie było łatwe do czasu, gdy Lucyfer swoimi kłamstwami zniechęcił aniołów do mocnego trzymania się Boga, ale gdy zerwali tę silną więź. Szatan jest mistrzem podstępu i ojcem kłamstwa. Porozmawiajmy teraz o swoim życiu. Ktoś może powiedzieć, to było kiedyś, ale proroctwa mówią, że szatan intensyfikuje ataki, bo wie, że ma niewiele czasu. Jezus wkrótce powróci i ostatecznie rozwiąże problem grzechu. Apokalipsa Jana mówi, że w końcu diabeł i jego aniołowie zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Bunt zostanie ostatecznie zniweczony. Opowiedzcie teraz o świadomości Bożej ochrony w swoim życiu. Byliście obiektami ataku. Być może ktoś z was dorastał w rodzinie, która była przedmiotem ataków, ale wiedzieliście, że jesteście okryci pełną zbroją Bożą i dziękowaliście za to Bogu, bo byliście świadomi ataków sił ciemności. Modlimy się o to, by uczestnicy tych programów też prosili Boga o ochronę podczas wielkiego boju. Gladys? W moim przypadku Boże okrycie dotyczyło mojego umysłu. Urodziłam się i dorastałam w chrześcijańskiej rodzinie. Uważałam, że wierzę w Bożą ochronę, w to, że nic złego mi się nie stanie. Ale gdy jednak się dzieje, gdy podupadasz na zdrowiu, gdy przechodzisz ciężkie próby, szatan pracuje nad twoim umysłem. Widzisz, Bóg cię nie ochroni. Musisz robić coś złego. Może on się już o ciebie nie troszczy. Szatan zasiewa w naszych umysłach wątpliwość. List do Rzymian, rozdział 12, wiersz 2 mówi o odnowie naszego umysłu. Czytaliśmy też o poddawaniu każdej myśli Chrystusowi. Tylko wtedy diabeł nie przekona mnie, że Bóg mnie nie chroni, że mnie opuścił. Właśnie takie insynuacje padły z ust tak zwanych przyjaciół Hioba. Najwyraźniej musiał zrobić coś złego. A przecież to szatan był sprawcą tych wszystkich nieszczęść. Tylko że on nie powie ci prawdy, bo jest kłamcą i stara się odciągnąć cię od Boga. Heidi? Byłam wtedy małą dziewczynką. Był weekend i jedyny dzień w tygodniu, w którym rodzice mogli dłużej pospać. Zanim się budzili, braliśmy sobie z bratem płatki śniadaniowe. Tego dnia od chwili przebudzenia odczuwałam lęk, bez żadnego powodu. Wcześniej nic złego się nie stało, a ja byłam coraz bardziej przerażona. Byłam w kuchni ze swoim bratem, ale on wziął miseczkę z płatkami i wyszedł. Prosiłam go, żeby został, ale poszedł do siebie. Po przygotowaniu płatków nalewałam sobie jeszcze szklankę wody. Po prawej stronie usłyszałam hałas, ale w kuchni nikogo nie było. Gdy się obejrzałam, zobaczyłam, jak z zablatu wyskoczyła jakaś postać, a raczej cień w kształcie człowieka. Osoby nie było. Ta postać na mnie krzyczała, więc oczywiście ja też zaczęłam krzyczeć. Po chwili zniknęła. Nie wiem, dlaczego nie obudziłam rodziców. Czekałam, aż sami wstaną i wtedy opowiedziałam im, co się wydarzyło. Uwierzyli mi.
Mama powiedziała, że dwukrotnie widziała taką postać w moim pokoju, gdy była sama w domu. Tata wziął do ręki Biblię i z całą rodziną obszedł cały nasz dom, czytając na głos Słowo Boże, bo Słowo Boże to Boży głos. Już nigdy nie zobaczyłam tej postaci. Chwała Bogu! On zwyciężył. Później przez lata raz na jakiś czas kwestionowałam istnienie Boga, ale przypominając sobie to doświadczenie, mówiłam: Bóg istnieje, świat duchowy jest realny. Mimo to wiele lat później, gdy nie mogłam pogodzić się z ogromem cierpienia na tym świecie, przeciwnik zaatakował moją logikę, mówiąc: tak, świat duchowy istnieje, ale kochający Bóg raczej nie. Dziękuję Bogu za Jego miłosierdzie i współczucie, bo przez swoje słowo wyprowadził mnie z błędu. Przeciwnik modyfikuje swoją strategię w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś. Atakuje cię na różne sposoby, ale chwała Bogu, Bóg jest potężniejszy od niego. Dziękuję Bogu i dziękuję Heidi za tę historię, bo być może oglądając ten program mówisz: ta mroczna postać nawiedziła też mój dom. Ja też czułem obecność sił zła. Pragnę polecić wam wyjątkową publikację. Z naszej strony internetowej możecie pobrać książkę Działalność Apostołów, ale przez najbliższe 2 tygodnie będzie tam dodatkowo książka pod tytułem Radykalna Ochrona. Żeby ją pobrać w wersji angielskiej, wystarczy kliknąć Free Gift. Wiem, że ktoś z was może potrzebować pomocy oraz lepszego zrozumienia toczącego się boju. Zapraszam was też na kolejne studium, które będzie poświęcone pełnej zbroi Bożej, czyli Jego ochronie. Być może słuchając świadectwa Heidi, uświadomiliście sobie, że potrzebujecie nadnaturalnej Bożej ochrony. Po tym programie odwiedźcie naszą stronę internetową, klikając Free Gift. Znajdziecie tam książkę Radykalna Ochrona. Teraz będę się za was modlił. Ojcze w niebie, dziękuję ci, że w obliczu tego realnego boju, ty jesteś naszym potężnym wybawcą. Dziękuję ci, że możemy się w Tobie umacniać i stać niewzruszenie. Obyśmy znaleźli w Tobie siłę i pokój. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za wspólne studium. To był poważny temat. Jeśli czujecie, jak realny jest ten bój, to uczcie się coraz więcej, nie z internetu, ale ze Słowa Bożego, bo w nim jest nasza siła. Umacniajcie się w Panu i bądźcie błogosławieństwem dla otaczających was ludzi. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.